na pokładzie były obecne relikwie świętej Joanny i Jana Pawła II. W pewnej chwili usłyszeliśmy na pokładzie samolotu komunikat, że z przyczyn technicznych nasz samolot będzie lądował awaryjnie. Czyżby obecność tych świętych była wyjątkowa? Chyba tak. Ponieważ wierzymy w świętych obcowanie. Miłość jest najpiękniejszym z uczuć, które Pan tchnął w ludzkie dusze. A my, Piotrze, będziemy kochać się zawsze tak jak teraz. Joanna. Jestem zadowolona, że teraz z nieba może kontynuować swój apostolat, bo wiele kobiet do niej się zwraca i Gianna im pomaga, a więc cieszę się dobrem, które ona świadczy również z nieba. Święta Gianna, obcowanie świętych.